Cześć, witajcie ponownie. Dzisiejszy filmik będzie to recenzja kosmetyków Kiko. Kiko jest to firma włoska i jej produkty stają się coraz bardziej popularne w Europie. Niestety w Polsce jeszcze nie są dostępne. Wiem, że można je kupić we Włoszech oczywiście i w Niemczech. Także jeżeli może wybieracie się gdzieś na wakacje w te okolice lub macie rodzinę czy znajomych w tych miejscach, to chyba tylko na razie w taki sposób można te kosmetyki zdobyć. Ja również kupiłam je za pośrednictwem jednej z blogerek, która coraz na jakiś czas wybiera się właśnie do Włoch i wtedy oferuje, że może chętnie takie kosmetyki kupić. Czytałam o tych kosmetykach wiele pozytywnych recenzji i w końcu też się skusiłam. Zdecydowałam się na dwa produkty do makijażu twarzy i produkty do makijażu oczu. Zacznę może od kosmetyków do twarzy. Pierwszy z nich jest to róż z serii Blink Blush w odcieniu 05 Chilled Pink. Przede wszystkim to jest produkt, który ma najpiękniejsze opakowanie, jakie kiedykolwiek widziałam. Nie wiem, na ile jest to widoczne, to ma taki kryształek, cyrkonie. Opakowanie jest złote, wygląda bardzo luksusowo. W środku prezentuje się tak. To jest taki różowy, rozświetlający kolor. Wygląda w ten sposób. Muszę powiedzieć, że jak otworzyłam opakowanie, to byłam troszeczkę... Nie byłam pewna, czy będzie to kosmetyk dla mnie, ponieważ ja mam raczej karnację w tonacji ciepłej i kosmetyki, które są właśnie takie różowe w tonacji zimnej, jak ten tutaj. To one powodują, że wyglądam na chorą, wyglądam niezdrowo, to nie wygląda dobrze. Natomiast ten kosmetyk, o dziwo, wygląda na mojej twarzy dobrze, wystarczy go odpowiednio dozować, wtedy on nie nadaje zbyt dużo kolorów, wtedy on po prostu nam tą twarz rozświetla. On ma w sobie drobinki, oczywiście ma w sobie brokatowe, srebrne drobinki, ale też jakoś mi one nie przeszkadzają. Nie wiem, czy to po prostu działa na podświadomość, to, że produkt wygląda luksusowo, że ma piękne opakowanie, może to w jakiś sposób na mnie działa. Ale muszę przyznać, że nigdy nie byłam fanką produktów wypiekanych, ponieważ zawsze kojarzyły mi się właśnie z nadmiernym blaskiem, z efektem kuli dyskotekowej, ale ten naprawdę bardzo mi się podoba na policzkach i przypuszczam, że w nadchodzącym lecie w Australii będzie to mój róż, po który będę sięgała bardzo, bardzo często. Niestety wydaje mi się, że jest to wersja limitowana i już nie jest dostępny, więc nie wiem, czy będziecie mogły coś takiego jeszcze nabyć. Może w jakichś sklepach internetowych, czy na eBayu na przykład. Drugi produkt jest to coś takiego. I to jest taki duet bronzer i rozświetlacz. Wygląda w ten sposób. I to się nazywa Face Contouring Sculpting Duo Flawless Highlighting Gold. To jest odcień numer 01. One jeszcze były dostępne w wersjach róż i bronzer, róż w innym kolorze i bronzer. Ja, ponieważ kupiłam ten róż Blink, postanowiłam, że kupię sobie rozświetlacz i bronzer. I muszę powiedzieć, że z rozświetlacza jestem ogromnie zadowolona. On wygląda bardzo delikatnie, bardzo naturalnie. Jest to piękny rozświetlacz na dzień, ponieważ on nie ma w sobie drobinek. On po prostu daje takie bardzo ładne satynowe wykończenie, które nie rzuca się w oczy, że mam jakiś tam rozświetlacz, ale rozświetla twarz naprawdę rewelacyjnie. Jest to super produkt, bardzo mi się podoba. Bronzer też lubię, nie mam nic do zarzucenia, ale mam dużo bronzerów, wygląda w ten sposób bronzer. Mam dużo bronzerów i jakoś ten, tak szczerze powiedziawszy, nie wybił się poza ponad przeciętność, powiedzmy, ponad te wszystkie bronzery, które już mam. Natomiast jest to produkt dobry, wydaje mi się, że będzie się dobrze sprawdzał u osób początkujących, ponieważ nie jest to bronzer, który nadaje taki bardziej intensywny kolor od razu. Ten kolor możemy sobie budować, więc ciężko jest sobie zrobić krzywdę. Nie nałożymy sobie jakiejś takiej brązowej plamy. Dlatego jest to kolor, który nie ma w sobie takich pomarańczowych odcieni, więc będzie wyglądał bardzo naturalnie i taki właśnie będzie dawał efekt opalenizny, takiego tutaj cienia. Także też bardzo mi się ten produkt podoba i na pewno będę go używała, nie odstawię go gdzieś tam, żeby sobie leżał, aż o nim zapomnę. Kolejne kosmetyki były to cienie wypiekane, które się nazywają Color Sphere i one wyglądają w ten sposób. Już je widzieliście w makijażu, ponieważ zrobiłam z nimi makijaż. Kupiłam sobie 5 kolorów, taki właśnie turkus, brąz lekko wymieszany z szarością i fioletem. Bardzo fajny kolor na dzień. Mam też granat, taki fiolet z różowymi jakimiś elementami wymieszanymi. I mój ulubiony kolor to jest numer 26, to jest taki szary, wymieszany właśnie z fioletem, troszeczkę z granatem. Pięknie wygląda na oku, szczególnie nałożony na mokro. Naprawdę
daje spektakularny efekt moim zdaniem, do zielonych oczu jest super. Te cienie można nakładać zarówno na sucho, jak i na mokro. Na sucho dają troszeczkę taki delikatniejszy kolor i drobinki, które są tutaj w nich zawarte, są troszeczkę bardziej widoczne. Natomiast nałożone na mokro efekt jest bardziej metaliczny. Większość tych odcieni bardziej, muszę powiedzieć, podoba mi się na mokro. One na palcu wyglądają bardzo dobrze, na przykład tu jest turkus numer 35, granat numer 36 i pokażę Wam jeszcze ten brąz. One tak na słuchach wyglądają dobrze, natomiast jak już bym je miała, jakbym je miała na ręku już tak, czy rozetrzeć na przykład, to one troszeczkę ze swojej intensywności tracą i to już nie jest taki bardzo ładny kolor, który ja bym chciała uzyskać, ale na mokro naprawdę prezentują się bardzo dobrze. Jestem z nich bardzo zadowolona, zrobiłam z nimi makijaż, więc może podlinkuję Wam tutaj na dole pod filmikiem, jakbyście chciały zobaczyć, jak prezentują się na oku. I ostatni produkt, z tym niestety się nie polubiliśmy, to jest eyeliner w pisaku. On wygląda w ten sposób, ma taką końcówkę, taki tradycyjny eyeliner w pisaku. Zaraz może Wam jeszcze pokażę. On wygląda w ten sposób. Tylko moim zarzutem do tego produktu jest to, że on ma konsystencję farbki akwarelowej, moim zdaniem. Ta kreska tutaj jeszcze na dłoni wygląda dobrze, natomiast na oku ja nie potrafię nałożyć tego eyelinera w taki sposób, żeby kreska była równa, żeby była czarna od zewnętrznego do wewnętrznego kącika, żeby... No, nie potrafię się nim posługiwać. I to nie jest pierwszy eyeliner w pisaku, który kiedykolwiek używałam. Po prostu ten, on jest raz szary, raz jest czarny. To nie wiem, czy muszę go mocniej przyciskać, ale też próbowałam i niestety nie działa w ten sposób. I co gorsze, jak na przykład chciałam sobie poprawić coś tam, nałożę jedną warstwę i wiem, że są jakieś tam prześwity, że ten kolor nie jest jednak równy, to po nałożeniu drugiej warstwy on zamiast nakładać drugą warstwę kosmetyku, on po prostu jakby zmywa to, co nałożyłyśmy wcześniej. Także za pierwszym razem, jak go nałożyłam, to było przed jakimś tam wyjściem wieczornym. Skończyło się to tym, że musiałam zmyć makijaż, bo to wyglądało okropnie. Odstawiłam go wtedy na długi czas, dałam mu jeszcze 2 albo 3 szanse i za każdym razem efekt był bardzo, bardzo podobny. Efekt był taki sam i nie potrafię sobie nim narysować kreski odpowiednio. Więc tego nie polecam. Jeżeli lubicie takie eyelinery w pisaku, bo one są naprawdę łatwe w użyciu. Dzisiaj też zrobiłam sobie makijaż eyelinerem w pisaku, tą kreskę. Ja wtedy polecam Wam liner w pisaku z firmy Paesy, który jest o wiele tańszy od tego i jest lepszy. Albo mój ulubiony to jest firmy Mirenes, która nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest ona dostępna w Polsce. Wiem, że mają jakieś tam miejsce dystrybucji na kraju Unii Europejskiej. Podeślę Wam również linka pod filmikiem, żebyście mogły sobie ewentualnie wyszukać. Więc to jest jedyny bubel tych zakupów firmy Kiko. I to jest wszystko, co kupiłam. Nie kupiłam żadnego produktu do paznokci, do ust, ponieważ tego już mam dosyć dużo. Poza tym nic do mnie specjalnie nie przemówiło na stronie internetowej. I to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda, że może Wam coś podsunęłam, jakieś kosmetyki, które chciałabyście wypróbować, jak będziecie miały okazję. No niestety nie są te kosmetyki dostępne, jak wspomniałam. Ale no, zawsze jakimiś tam drogami, myślę, że jak nam bardzo zależy, to jakoś zawsze można je zdobyć. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z produktami firmy Kiko, na przykład z tym linerem, jeżeli na Was się sprawdza, to ja bym chętnie posłuchała, jak Wy go używacie, bo nie chciałabym go jeszcze całkiem skreślać, ale no widzę, że jakoś nie lubimy. Więc jeżeli macie jakieś doświadczenia z tymi kosmetykami, to też chętnie bym się dowiedziała, chętnie bym poznała Wasze opinie. Tymczasem jak zwykle dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.